Dzień dobry. Dzisiaj przywiozłem sobie towar spod KUS. Okazało się, że większość tego towaru, który mieliśmy, nie była spod owiec, tylko spod KUS. Trochę mnie zmyliło to, że widziałem tam pełno owiec, ale po prostu kozy były zamykane i dlatego tak myślałem. No ale mniejsza o to. Zapach i smak jest ten sam, także nie ma się co przejmować. Jest troszkę ciepło na słońcu. W kabinie jest jakieś 1 000 000 stopni. Także idziemy najpierw. Ponoszę trochę wody do Mausera ze studni, żeby sobie tam odstała. Bo widzę, że podlewania było będzie sporo, jak taka pogoda się utrzyma. Nie wiem, ile dam radę. Postaram się tam z 200 litrów chociaż zanieść. I potem wezmę się za to i nastawię sobie też z tego jakąś tam gnojówę. I to chyba będzie dzisiaj na tyle, bo tu idzie zdechnąć. Trzeba się schować w domu. Ze 160 litrów nalane. Już mi się nie chce i fruwacze, bzykacze już zaczynają tutaj fruwać w cieniu. To już sobie dam luz i idę teraz walczyć z tym obornikiem. Nareszcie słońce trochę zelżało. Wrzucimy sobie teraz trochę towaru do wiader. Ponosimy go tam bezpośrednio pod te dynie, które nie rosną na oborniku, tylko są wsadzone tak o. Tutaj wrzucimy też trochę i zrobimy sobie 20 litrów gnojowy, a resztę prosto na kompost i niech sobie tam leży. Oczywiście będę to robił jak kaleka, bo nie chcę mi się tego koła ściągać, żeby burtę otworzyć. Chcę jakoś tutaj tędy. Nawet trafiłem. Tu powinno starczyć. Teraz sobie będę tą rękawiczką pewnie dubał w nosie albo drapał się po głowie. No, to samo siano. Fajnie z tego trochę. O! To jest dobry kawałek. Oj. Trzeba było iść po taczkę. Nie. Wiadra też będą ok, po co iść tak daleko? Dobrze, to takie suche. To nie przepływa przez palce. Przynajmniej dzisiaj sobie tego do ryja nie wrzuciłem, jak ostatnim razem. Niby pachnie w miarę ok, ale w smaku nie polecam. O, a to się kameruje cały czas. To tak. Dorzucony.
Jak nie zapomnę, ale pewnie zapomnę, albo już nie mają siły, to dorzucę więcej słomy jeszcze pod te dynie i pod arbuzy też. Się jakoś uleżała i skurczyła. 40 litrów gnojówy nastawione. Planowałem nią podlewać dynie właśnie i pomidory. Podlewacie coś jeszcze taką gnojową z obornika, czy nie wygłupiać się z nią? No, teraz rzucamy resztę. A jeszcze mój dostawca powiedział, że mogę sobie wybrać towar z owczarni. Tego będą ze 3 pełne paki, taki już 1,5-roczny, taka warstwa powiedzmy, i będę go miał za darmo, jeżeli sam go wydłubię stamtąd. I nie wiem teraz, czy brać, czy nie brać, bo jednak pleców trochę szkoda. Jeszcze nie wróciły do normy i możliwe, że nigdy nie wrócą. I nie wiem, czy tak nie głupio znowu sobie je przeciążyć, przerzucając gówno. No, wuj, muszę to przemyśleć. Pamiętał, żeby te rękawiczki potem zostawić w foliaku i już nie dłubać w nosie ani we włosach. Zrobił taki płotek. Przeszkadza tylko. Kto wymyślił, żeby wejście do kompostownika było z tamtej strony, a nie z tej. Wszystko na pały robione i potem takie. Zero planowania, zero myślenia, wszystko pod górę. Chłop tam za często sprząta tym kozom chyba. Prawie same siano tutaj jest. Czy no, pewnie kozy zadowolone, ale... Co się śpiewa, jak się przerzuca gówno? Jaka jest przyśpiewka, kurwa? Do przerzucania gówna. No nie znam żadnej. Brak mocy. Kurwa, jak się przyklei do tych wideł, to już nie puści. Puszczaj, oddaj. No.
nie mam wypracowanej techniki operowania widłami ani kosą, tylko szpadlem się nauczyłem. Do kopania rowów się nadaje i grobów, bo grabarzem bym był świetny. Piękny widok z tej kłopy główna mości, panie. Jestem pewien, że teraz proporcje kompostu będą idealne. Nie mówcie nikomu, że ten pas transportowy był cały zasypany gównem. Wreszcie się pozamiata. Może to z reklamy się śpiewa. Nie mam już siły na śpiewanie. Dobra, ja już to sobie pozamiatam. Przykryję to trochę kartonem. Jedę się zabijał. Za dużo dzisiaj nie zrobione, ale zawsze coś. Już mi się tej słomy nie chce wozić. Może jutro se powożę, albo po weekendzie młoda będzie miała misję. Także dziękuję za uwagę i do widzenia.